Hej, To Dominika. Wśród moich bliższych i dalszych znajomych mam bardzo różne osoby. Niektórzy są już w długoletnim związku, niektórzy są już po ślubie, inni skaczą z kwiatka na kwiatek, a jeszcze inni nie są w związku, są singlami. Bardzo wielu z nich jeszcze nigdy nie było w związku. I między innymi o tym będzie ten dzisiejszy filmik. Więc zapraszam. Jakiś czas temu przeczytałam dość ciekawy komentarz pod jednym z moich filmów, który mówił o tym, że jeśli dziewczyna w moim wieku, ja obecnie mam prawie 24 lata, nie ma chłopaka, to prawdopodobnie jest coś z nią nie tak, albo jest to totalny paszczur, i tak dalej. No, i przyznam, że ostatnio w rozmowach z moimi znajomymi wyjątkowo często poruszaliśmy temat właśnie singli w naszym wieku. I niejednokrotnie dochodziliśmy do wniosku, że tak naprawdę w dzisiejszych czasach bardzo trudno jest kogoś znaleźć. I to wcale nie jest nic bardzo dziwnego, jeśli ktoś ma 25 lat i jeszcze nigdy nie był w związku. Zdaję sobie sprawę z tego, że nie wszyscy są tego zdania i na potwierdzenie tego zrobiłam taką mini-ankietę. Spytałam Was o to właśnie na Instagramie, no i odpowiedzi były bardzo podzielone. Niektórzy, niektóre osoby mówiły, że rzeczywiście jest trudno znaleźć partnera, partnerkę w dzisiejszych czasach, natomiast inne osoby mówiły, że jest bardzo łatwo, szczególnie ze względu na wszechogarniający nas internet i łatwość poznawania innych ludzi. Tylko wydaje mi się, że w dzisiejszych czasach znajdowanie tego życiowego partnera jest wyjątkowo uwarunkowane osobowością danego człowieka. Bo jeszcze nawet 15 lat temu 20 było tak, że ludzie bardzo często poznawali się w kawiarniach, w klubach, nawet w parku i przede wszystkim ludzie znacznie częściej się zauważali. Bo teraz rozejrzyjmy się. Mnie to autentycznie przeraża, kiedy siedzę sobie w metrze, szczególnie jest to widoczne w metrze, czy choćby przechodzę ulicą i no, znaczna, znaczna większość osób, szczególnie młodych, trzyma w ręku telefon i jest w niego totalnie wgapiona. Nie powiem, że jakoś bardzo się od nich różni, bo ja też często korzystam z telefonu. Jednak jakoś tak w miejscach publicznych jednak wolę się właśnie poprzyglądać ludziom, poobserwować ich zachowania. No tylko że ja jestem taką osobą dość nieśmiałą, która raczej sama do nikogo nie podejdzie, nie zagada, szczególnie jeśli ta osoba mi się spodoba. A już na pewno nie wyobrażam sobie siebie podrywającej kogoś. No i właśnie dzisiaj jest tak, że niezależnie od tego, czy jest ktoś introwertykiem czy ekstrawertykiem, to dzieli się z nim ta bariera, ta bariera tego smartfona. Oczywiście nie chcę tutaj wyolbrzymiać problemu smartfonów w dzisiejszych czasach, ale wydaje mi się, że to jest naprawdę spory czynnik, jakiś tam pośredni, który sprawia, że mamy na świecie tak wielu singli. Bo teraz zastanówmy się, jak najłatwiej jest w młodym wieku kogoś spotkać i potem stworzyć z tą osobą jakiś związek. No najczęściej to się dzieje w szkole, na studiach. Okej, okay, a co później? Jest wielu takich szczęściarzy, którzy faktycznie w wieku już szkolnym czy podczas studiów poznają miłość swojego życia. No i naprawdę świetnie, super dla nich. Ale jeśli tak się nie zdarzy, to później bardzo często w grę wchodzi Tinder. Oprócz tego, imprezy. No ale jak wiecie, jest mnóstwo osób, które są totalnie przeciwni aplikacjom randkowym, a na imprezy raczej nie chadzają, a jeśli już chodzą, to. Jakoś tak ciężko im tam kogoś poznać. Tak, jeszcze w skrócie, żeby wszystko było jasne. Moim zdaniem, dzisiejsze czasy dały nam nowe możliwości poznawania ludzi, jednocześnie ograniczając lub eliminując niektóre z dotychczasowych. I mimo, że obecne metody wielu ludziom mogą naprawdę ułatwić takie poszukiwania, to jednak inni w ogóle po nie nie sięgną. Z różnych indywidualnych powodów. Jestem bardzo ciekawa, jakie są Wasze doświadczenia w tym temacie. Czy macie jakieś spostrzeżenia, obserwacje dotyczące właśnie nawiązywania tego typu relacji w dzisiejszych czasach wśród młodych ludzi? Chciałabym Wam jeszcze powiedzieć, że jeśli nie byliście nigdy w związku, albo nigdy nie byliście z wystarczająco wartościową osobą, to zdaję sobie sprawę, że w pewnym momencie możecie być dość mocno zdesperowani, żeby znaleźć tę właściwą osobę, albo z kolei totalnie się poddacie i stwierdzicie, że. Nie ma, nie ma już opcji dla Was, ale słuchajcie, jest naprawdę mnóstwo na tym świecie, mnóstwo ludzi, którzy są naprawdę wyjątkowo wartościowi i bardzo możliwe, że ich poznacie kiedyś w swoim życiu. I chciałabym Was jeszcze poprosić o jedno: żebyście tym czekaniem na swoją wybrankę czy swojego wybranka nie zaprzepaścili swojego życia, bo ja wiem, że jeśli faktycznie brakuje Wam takiej osoby, to prawdopodobnie jest to rzecz, o której myślicie przez sporą część dnia i może nawet nocy, ale to nie powinno was powstrzymywać przed rozwojem, przed rozwijaniem swoich zainteresowań, przed odkrywaniem siebie samego, no i przed szczęściem. Często się mówi, że my szukamy tej drugiej połówki, ale ostatnio, na szczęście, coraz częściej mówi się również, że żeby znaleźć tę drugą osobę, to tak naprawdę musimy być całością, która szuka drugiej całości, i dopiero wtedy taki związek ma sens. Bo jeśli jesteśmy niepełni, to ta druga osoba w żaden sposób nas nie dopełni. Po prostu musimy jakoś sami to wykombinować. No to już chyba wszystko. Mam nadzieję, że ten filmik wam się podobał. Koniecznie dawajcie znać. Jakie tematy tego typu chcielibyście, żebym poruszała w kolejnych filmach? Możecie to pisać w komentarzach poniżej. No dobra, no to ja teraz idę i widzimy się już bardzo niedługo.